Szósty, live. A on jest? Dzień dobry, witamy wszystkich kibiców. Jest to nasz szósty, oczywiście w poniedziałek, godzina 19. Serdecznie zapraszamy wszystkich do oglądania transmisji na żywo. Nasz gość już czeka obok, ale dajcie nam znać, czy dobrze nas słychać i czy dobrze nas widać. Jeszcze mnie. Ale zaraz będziemy witać naszą wspaniałą siatkarkę, która przedłużyła kontrakt na nowy sezon. Dajcie znać, czy dobrze nas widać. Nie widzę jeszcze żadnych komentarzy. Dajcie nas znać w komentarzach, czy widać nas dobrze i czy nas dobrze słychać. Siemka, hej, o, są pierwsze komentarze. Widać, widać i słychać. Super. Bardzo dobrze, okej, okay. Świetnie, widać i słychać. Jeszcze poczekamy, aż będzie nas troszkę więcej i zaraz zaczniemy prezentację nowej zawodniczki na sezon 2020-2021. Wszystko okej, okay. Okej, okay, super. Świetnie, że nasze połączenie jest dalej tak wyśmienite, już szósty live dzisiaj, widać, dobra. To co, możemy powoli zaczynać. Przed Państwem bardzo młoda, rozgrywająca, wspaniała zawodniczka, która jako jedyna wróciła do nas po rocznej przerwie za granicą. Właśnie dzisiaj się zorientowaliśmy, że to jest jedyna zawodniczka, która wróciła do naszego klubu po rocznej nieobecności. Zapraszam serdecznie Anię Kaczmar. Ta-dam, 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 ta-dam. Cześć, Andrzej. Cześć. O, widać, pozdrawiam. Zaraz zaczną się pewnie pierwsze komentarze. Powiedz, jak się czujesz jako siatkarka dalej grająca w Developresie? Czuję się bardzo dobrze. Jest mi bardzo miło, że mogłam tutaj zostać, że teraz mogłam wrócić na chwilę, mimo tej przerwy. Bardzo dobre uczucie. Wspaniale. Cześć, Paula, jak zawsze. Zaraz zaczną się pewnie pierwsze komentarze, bo mamy chwilkę opóźnienia tutaj. Ja się strasznie cieszę, że przyjechałaś do nas. To jest bardzo miłe, że nasze zawodniczki, mimo tego, że już przebywają w innych miastach, przyjeżdżają do nas na live. I Andzia też przyjechała do nas. Skąd przyjechałaś teraz? Z Warszawy. Z Warszawy, tak. Już osiedliłaś w Warszawie, prawda? Już osiedliłam się w Warszawie. Wspaniale. Tak, ale tak jak mówisz, fajnie jest tutaj wrócić zawsze i spotkać się z moimi ludźmi, przyjechać do klubu, także czysta przyjemność. Bardzo się z tego powodu cieszę. Czy możemy zobaczyć młoda rozgrywająca? Tak, dobrze się przedstawiłam. Zaraz wejdzie. Tak. Gratulacje, Ania, już są pierwsze gratulacje od naszych kibiców. Powiedz może, jeszcze było pytanie wcześniej na Instagramie, prawda, Damian? To jest standardowe pytanie, które pojawia się zawsze przed live'em. Rozmiar obuwia. Standardowy. Można powiedzieć, że nie jest taki duży, ale powiem ci, że Gabi ostatnio powiedziała 45, więc myślę, że... Ja 41,2. Tak. No to czyli... się mieszczę, jeszcze w szpilkę jakoś wejdę. Czyli nie jest tak źle, okej, okay, super. Witam piękne panie, witamy bardzo serdecznie. Zachęcamy do zadawania pierwszych pytań i zaraz będziemy gratulacje, tutaj kolejne spływają od naszych kibiców. Dziękuję bardzo. Pani Kasia pisze, fajnie, że Ania zostaje. No ja tak mówiłam, ja się też bardzo cieszę, że zostaje i jakby zwłaszcza, że tamten sezon skończył się w taki, a nie inny sposób i mam też niedosyt. Nie mogę się już doczekać, aż wznowimy trening i zaczniemy wszystko. Znowu nowa przygoda, czwarty rok, czwarty raz. Także nie, naprawdę, naprawdę fajne uczucie. Siema Andzia. Gdzie w Rzeszowie jest najlepsze sushi? Adrian pyta. Najlepsze sushi w Rzeszowie jest... A ja wiem, co to jest Adrian. To jest Kasi Rzeszowiejski mąż. No ja wiem, tak się domyśliłam, bo jedyny Adrian, jakiego znam. Okay. Ale jeżeli ja nie prowadzi restauracji sushi, której nie byłam jeszcze? Nie, nie. A, już tak o nim jakieś podchodzimy pytanie.
W centrum na rynku, w hotelu Bristol, tam jest jakieś sushi, ja nie wiem jak ono się nazywa. I Millennium Call, też mi bardzo pasuje. Widzisz? Zaproś żonę, jesteś tak. Przedsiębiorcą, na pewno. Żona byłaby zadowolona. Dokładnie. Andziu, może tak będę mówić, lepiej, bo tak mi jest lepiej. Tak. A Ania, to tak nie jestem przyzwyczajona do tego. Ja też. Andziu, czy miałaś inne oferty? Pan Rafał pyta. Ta oferta pojawiła się w sumie bardzo wcześnie, więc jakby to była pierwsza i jedyna na tamten czas. I innej nie brałaś pod uwagę? Innej nie brałam pod uwagę. No. Super. Cieszy mnie to bardzo. Super, że zostajesz w Rzeszowie, pani Kamila pisze. Tomasz pyta, zauważyłam, że lubisz zmieniać kolor włosów, a jaki jest naturalny? Nie pamiętam. Było już ich tyle? No bo pierwszy raz zmieniłam kolor włosów, miałam 17 lat na czarny, więc tak, teraz załóżmy, że to jest mój naturalny. Tak, jak to teraz, tak mam. Teraz była długa przerwa od salonów fryzjerskich, więc można zobaczyć Andzi naturalny kolor włosów. Sąsiedzi z Tarnowa pozdrawiają. Także pozdrawiam. Fajnie, że masz sąsiadów w Tarnowie. Mam, ty nie masz? Tak, też mam. Też. Witam serdecznie. Adrian pisze, dzięki Andzia. Spoko. Dobra, następne pytanie. Dlaczego zostałaś w Rzeszowie? Zostałam w Rzeszowie dlatego, że czuję się tutaj dobrze. Tak jak mówię, mam po prostu swoich ludzi, pasuje mi poziom siatkówki, pasuje mi trener, dziewczyny, które duża część została, także... I zawsze masz z kim zostawiać psa. O to też, tak. I pozdrawiam panią Jadzie i moją sąsiadkę z drugiego piętra. Pewnie nas oglądają. Nie wiem. Dobra. Andziu, który mecz twoim zdaniem był najtrudniejszy w zeszłym sezonie i dlaczego? W tamtym sezonie? Myślę, że mógł to być mecz z Policami, gdzie było, nie wiem, 150 challenge'ów. Czyli ten w Policach? Ten w Policach, tak. To był mecz, który rozkładał się w czasie i był taki na dobrym poziomie, ale też... No tak, myślę, że to mógł być ten mecz, no i też z Bustą. Ten ciężki mecz. W Rzeszowie. Tak, to ale chyba któraś z dziewczyn też wspominała, jak Zaba po tym meczu. Mało brakło, prawda? Mało brakło, tak. Dobra, jak się współpracuje z trenerem Antigą? Pan Rafał pyta. Współpracuje się bardzo dobrze. Trener jest spokojnym człowiekiem. Z dużym warsztatem, także tak, lubię z nim pracować. Okej, dobra. Jest nasza stała kibicka. Witamy, pani Iwona. Witamy z Nowej Dęby. Aniu, nie widzę tego pytania do końca. Czy twoje doświadczenie pozwoli, że będziesz grała w podstawowym składzie? Czy dobrze myślę? Znaczy, jestem młodą rozgrywającą, więc na razie zdobywam doświadczenie. Nie, żartuję, nie wiem, zobaczymy. Wszystko zależy od tego. Jesteś młodą, ale już doświadczoną. Młodą, ale doświadczoną, tak. Przepraszam, ale musiałam się troszkę pośmiać, bo tutaj Jelenka pisze kolejne pytanie. Czy pani miał być, Jezus, no już myślałam, że umiesz dobrze pisać po polsku. Widocznie nie. Pani... Jelena, jak to się czyta? Jakimś dziwnym tam językiem. Czy pani lubi biało czy czerwone wino? Nie o czerwono, tylko czy czerwone. Lubię biało, o czerwono, wino. Musiała pisać to bardzo szybko, dlatego się pomyliła. Albo po prostu ktoś chyba pisał za nią. Tak, dokładnie. I to i to. Jak jest chłodno, to lubię czerwone wino i lubię też napić lampkę białego wina na plaży. No tak, ale już zgodniliśmy się, wierzę, że czerwonego wina pić nie wolno. No, czerwone wino jest dobre na krwinki. I nic więcej. Nic więcej. Dokładnie. Z jaką cyferką zagrasz w tym sezonie, czy już coś wiadomo? Nie było takiego tematu jeszcze, ale chciałabym z dziewiątką moją. Czyli nadal chciałabyś się zapowiedzieć. Myślę, że twoje maszyny się sprawdzi. Będzie. Kolejne pytanie.
Brawo, Bruno. A propos właśnie Bruna, dzisiaj też rozmawialiśmy. Czyli pojawił się Wallace. Tak, tak. Brawo, Bruno. Czy dalej możesz pić wodę? Czy coś się zmieniło? Właśnie może poleję wody. Tak, tak. Na razie nie mam nowych alergii i nietolerancji, także bardzo Ci dziękuję za troskę, ale jeszcze mogę. Jeszcze możesz, tak? Jeszcze mogę, tak. Czy nie ma się co martwić, trener? Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Jest kolejne w sumie takie same pytanie. Z jakim numerem będziesz grać? To już wiemy, że odziedziczyłaś numer po naszej Agatce Sawickiej. Tak jest. Czy możemy się łączyć z naszym pierwszym gościem? Halo studio, halo, halo produkcja. Czy możemy się łączyć z naszym pierwszym gościem? Dobra, nasz pierwszy gość to wspaniała siatkarka, znakomita trenerka, nasza była zawodniczka, która dwa sezony reprezentowała nasz klub, a teraz jest trenerką USP Esperanto. Witamy serdecznie. Agatkę Sawicką. Ojej, tylko masz piękną bluzę. Dzień dobry. Dzień dobry, dziewczynki. Cześć Anusiu, cześć Pauluśku. Dzień dobry. Jak was fajnie widzieć. Dziękuję bardzo, wy również. Zupełnie, zupełnie inaczej niż zazwyczaj was widzę. O, dziękujemy bardzo. Dobra. Nie, to był akurat taki żarcik. Dobra. Bo widzimy się, dlatego że widzimy się często. Ja tutaj od razu powiem, że to jest UKS Esperanto. A ja powiedziałam? USP. USP? Jezus, to Jelena. Nie wiem, Paulusiu, co ci chodzi po głowie. Ale wiesz co, to mi Jelena odpowiedziała i ja tak źle zapisałam. Ona nie umie. Nieważne. Słuchaj, nie, to tylko jedna literka, naprawdę nie ma co. Esperanto się liczy. UKS Esperanto. Czekaj, muszę sobie zmienić tutaj. No i jeszcze możesz dodać trenerka UKS Izabelin. Tak, tak. Tego mi już nie powiedziała. Was ale tajemnica. No, może gdzieś tutaj biega, może go dowolę. Ale słuchajcie, no tutaj nie, chyba nie o mnie tutaj chodzi. Andziu, naprawdę jestem przeszczęśliwa, że zostajesz w Rzeszowie. No, nie mogło się stać lepiej. Jeszcze z takim numerem myślę, że to będzie sezon życia. Po raz drugi. Ja kontynuuję tradycję. Nie. Kontynuuj. Bardzo mocno trzymam za Ciebie kciuki. Pamiętaj, że poprosiłam na piśmie prezesa o to, żeby mógł grać z Twoim numerem, ponieważ nie chciał go oddać nikomu. O, jaki kochany pan prezes. Ale nie, bo ale prawda jest taka, pozdrawiam, ale prawda jest taka, że faktycznie mnie też zapytał, ja powiedziałam, że jak jest to Andzia, no to zdecydowanie tak. O. Jak Andzia, to się zgadzasz. Andzia, oczywiście ze względu na naszą długoletnią znajomość. 30-letnią? Tyle lat. Prawie. Okej. Okay. My to się chyba znamy sprzed naszej ery jeszcze. Chyba, no. Tak? Chyba tak, no. Wow. A gdzie się poznałyście? Dużo starsza, to nie wiesz. W którym klubie? W Bielsku. W Bielsku, to było bardzo dawno temu. Nie słyszałam, przepraszam. Ja ci muszę coś powiedzieć, bo tutaj jest Jelena i ona cały czas pokazuje, no, że poznało się w Esperanto. Duży tyłek. No, chciałam powiedzieć, że już nie wiem, ile lat się poznacie. Teraz mówicie 30, a potem 15. Jak jesteście troszeczkę pijane, to nie wiem, 20. Jele, o czym ty mówisz, że ty nas w życiu pijanych nie widziałaś? W życiu. Pozdrawiam pani trenerku. A możesz coś jeszcze napisać na te pytania? Nie wiem, wiesz, czy nie. Właśnie, słuchajcie, może są jakieś pytania, no, Andziu. Nie, to są pytania dla Agatki. Tak. O, Agatka. O, Agatka. To ty pisałaś? Kibic Wisły Warszawa serdecznie pozdrawia i życzy sukcesów w tym sezonie. Dziękujemy bardzo. Nie, ona może. Bardzo się cieszę i również pozdrawiam. Rzeczy to jest prawda. No Andziu, powiedz mi, czy ty masz się tam dobrze? Widzę teraz, że bardzo dobrze. Bardzo dobrze, obiecuję. Słyszałaś, co powiedziała? Chciałam powiedzieć. Nie. Że ma teraz więcej miejsca.
A, no to tak, no to widzisz, no taki grubas, grubas ci tam usiadł, no to co się dziwisz? No tak. Czy jest mi dobrze? Tak, czy jest ci dobrze? Ja właśnie się chciałam ciebie zapytać, czy jest ci dobrze, że jesteś w Rzeszowie? Jest mi bardzo dobrze, że jestem. Myślą. Bo mnie na przykład jest bardzo dobrze, że jesteś w Rzeszowie. No to jak to po pierwsze, że trzymam, bardzo mocno trzymam za Rzeszów kciuki, to po pierwsze, a po drugie, no wiadomo, Andziu, po raz kolejny ze względu na naszą długoletnią znajomość. No to teraz może być inaczej, jak po przerwie byś chciała powrócić, żebyśmy rozpoczęły nową historię. To tak. Słuchaj, no, z największą rozkoszą. Charakter na przykład trenerki? Tak, coś, tak, ale właśnie ja zapomniałam dodać, bo ja tutaj miałam zapisane, ale nie popatrzyłam w kartkę, że jesteś, że prowadzisz teraz swój nowy kanał, Babciatę, którego nie chcesz rozwijać. Babciatę? Może nam powiedz trochę o tym. Tak, powiedz. Słuchajcie, tutaj... Oprócz tego, że zostały chyba ze 3 albo 4 odcinki nagrane i to ze względu na moją oczywiście najukochańszą na świecie mamę, no to ona mnie do tego zmobilizowała bardzo. Mówi, no już ćwiczysz z tymi dziewczynkami i kręcisz te swoje treningi codziennie, no to może byś coś też dla mnie nakręciła. No i tak się nakręciłam i tak mnie nakręciła, że to nakręciłam. Ale nakręciłaś trening dla... Dla seniorów, można powiedzieć. Ładnie to tak nazywając seniorów. Seniorów, dobrze. Tak, no, ale oczywiście, jeśli masz taką ochotę, to możesz ćwiczyć też. Ale to chciałabyś teraz pokazać jakieś ćwiczenie? Nie, może niekoniecznie akurat teraz, bo nie jestem na to gotowa, że tak powiem, a poza tym dopiero skończyłam swój trening przed sekundą. Wow, no. Co widać po moich mokrych końcówkach. Super. Tego nie widzimy, ale wiesz, ta twarz ci strasznie wyszuplała. Tak, jesteś tak, jesteś bardzo. Tak? Tak, tak. Ja zresztą też wsiadłyśmy rano na parkingu i mówię, gdzie ten brzuch? Szłam na bezdechu. Gdzie ten brzuch? Także Andzia też trenuje. I z tą trenerką, z którą ty też trenujesz, bo ja ją z nią też trenuję. Tak. Wszyscy z nią trenujemy. I pozdrawiamy serdecznie z tej okazji, chyba nie? Pozdrawiamy Monikę. Na pewno nas ogląda. O, słuchajcie, są następne pozdrowienia od Agi Filar. Są wszystkie moje ulubienice. Całuję mocno. Buziaki, Agunia. Zajączku. I cześć, mam. To jest kolejny fan, tak? Nie, to jest mój kolega bardzo dobry. Aha, okej. Okay. Który de facto grał ze Stefanem w Cuneo. Jeden sezon. Wow. Belgijski zawodnik, właśnie ten. O proszę, proszę, jakich mamy gości, widzisz? Widzisz? Agatko, kiedy nas... Mamy z najlepszych. Powiedz, kiedy nas odwiedzisz na Rzeszowie, mam nadzieję, że na meczu pierwszym zagościsz? Jeśli będzie taka też możliwość. Mam taką, słuchajcie, jeśli tylko będzie taka możliwość i sposobność, to oczywiście i dostanę pozwolenie od siebie z klubu, to na pewno przyjadę. To już musi się stać tradycją. Tak jest. Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo już tutaj mi pokazują, że musimy kończyć, bo czas nas goni. Czy Agata ma w planie być w przyszłości trenerką klubu z Ligi Siatkówki Kobiet? No na pewno, jeśli kiedyś w przyszłości dostałabym taką propozycję, to kto wie, na pewno się będę zastanawiać, na pewno rozważę każdą i podejmę wyzwanie, może nie, wiadomo, nie na początku, nie na pierwszego trenera, może na drugiego, jakiś pomocnik, na pewno chcę się uczyć i wszystko, co teraz robię od roku jest dla mnie czymś nowym, ale bardzo, bardzo satysfakcjonująca praca. I wiem już teraz, że bardzo, bardzo ciężka. Tak jest. Brawo. Brawo dla tej pani trener. Mamy nadzieję, że niedługo ją zobaczymy w jednym z klubów Ligi Siatkówki Kobiet od przyszłego sezonu w Tauron Ligi, bo tak się będzie nasza liga nazywać. Agatko, bardzo dziękujemy ci za udział w naszym live'ie, że poświęciłaś czas dla nas i znalazłaś chwilkę mimo tego ciężkiego treningu, który pewnie przed chwilą zrobiłaś. Ściskam was bardzo mocno, dziewczyny. Andziulu, trzymam za ciebie kciuki, zresztą niedługo się widzimy, mam nadzieję. Pauluśka, trzymaj się dzielnie i pozdrawiam i ściskam wszystkich kibiców. Do zobaczenia.
Dobrze, przemij mi troszkę pytanie, bo... Ale zanim przewiniesz, to ja muszę tutaj się przywitać z moim bratem. Serio? Jest z nami? Tak. Prawda? No, widzę, że jest. Krzysztofka... A, tak. Tak. Dziewczyny, całuję mocno, jesteście najlepsze. Cześć, Grzeszku. Pozdrawiamy. Dobra, troszkę przewiniemy wyżej pytania. To o Agatce było, pani Agato też. Cześć wszystkim. I troje, tak? No to oczywiście Wola, no bo kto inny. Dobra, troszkę dalej musimy jednak pytania w dół. Przepraszam, my tak nie widzimy wszystkich pytań, tylko musimy rolować. Czy Kasia Skowrońska zagra w Developersie? Nie wiemy. Pomidor. My wiemy dzisiaj, że Andzia na pewno zagra w Developersie. Koty czy psy? Psy. Zdecydowanie psy, prawda? Zdecydowanie. Okej. Okay. AZS Unii Opole pozdrawia Developers Skyres Rzeszów i Klub Kibica. No, pozdrawiamy. Pan Konrad pisze, zgadłem ponownie, najlepsza kumpela w klubie to? Przed chwilą tu siedziała Marysia z Serbii. A dla tych, co nie wiedzą, to... To? Jelenka, tak? Jelenka, tak. Zgadłem ponownie. Chodzi o to, że pan Konrad zgaduje po tych postaciach wyciętych, która to zawodniczka i faktycznie wysłał mi na Instagramie, że to zdjęcie pasuje do ciebie. A, ten cień, tak? Tak, nie? Ten cień pasuje do ciebie, więc no to... gratulacje. Brawo. Jogi pisze, cześć Kluska, czy planujesz odejść spod dla Belgii? Cześć Kluski. Jeszcze nie wiem, muszę się rozmówić z Belką najpierw. Od razu dodam, że Belka to mój pies. Gdzieś się poważnie porozmawiać. Muszę się poważnie porozmawiać. Okej, okay. Czyli nie wiemy. Nie wiemy. Jeszcze nie wiemy. Pozdrowienia z Namysłowa. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Jakie chcesz zawodniczki w Developersie? Olivier pyta. Jak to zawodniczki w Developersie? No. Nie wiem, takie, które lubią ciężko pracować, które są... dowcipne, dobre, no nie wiem, takie, że po prostu wiadomo, że to jest to. Okej. Okay. Czyli... Dobra. Zobaczymy, czas pokaże, tak? Zobaczymy. Na pewno zależy na pewno ode mnie. No tak, dokładnie. Dobra, jak tam przygotowania do sezonu? Krystian pyta. No, w obecnych czasach to myślę, że wszyscy przygotowują się w domach, tak samo ja, chociaż teraz też biegam w lesie. No i przypominam ci, że jutro jest zaplanowana plażówka o 10.00. Tak, jutro tak, będzie takie wydarzenie tutaj w Rzeszowie i będziemy sobie grać w plażówkę z Jelenką, Gabrysią i jeszcze parą innymi osobami. I z trenerem. I z trenerem, tak, oczywiście. Dobra, Olga pyta, jak sezon we Włoszech wpłynął na twoją grę? Super, że zostajesz na kolejny sezon. Dziękuję, ja też się cieszę, że zostaję. Sezon we Włoszech był dla mnie bardzo ważny i zobaczyłam inną siatkówkę, zmieniłam klimat totalnie, więc na pewno wpłynął dobrze. Pozytywnie. Bardzo. Mhm. No i też język na pewno podszkoliłaś, prawda? Włoski, który bardzo lubisz. Bardzo lubię, tak. Tak. Andzia, lubisz piłkę nożną, czy tylko siatka? Adrian pyta, ale dzisiaj jest aktywny. Bardzo. Lubię piłkę nożną oglądać, grać. No, czasami tak też sobie lubię kopnąć. Niekoniecznie celnie, ale tak, lubię. Okej, okay. Kolejne pytanie od Tomasza. Czy Marek dobry szef, czy tylko do zniesienia? Dobry szef. Okej. Okay. Maciek pyta, z jakimi zawodniczkami chciałbyś zagrać w Developersie? To pytanie chyba się powtórzyło już, tak mi się wydaje. To już odpowiedź znamy, prawda? Cześć dziewczyny, jaki jest twój najpamiętniejszy moment w karierze? Może mecz oraz co chciałabyś osiągnąć, by móc poczuć się spełniona wedle własnego uznania? Najpamiętniejszy moment w karierze. Myślę, że fajnym momentem na pewno była wygrana w Pucharze.
Były też fajne momenty we Włoszech właśnie, jak nie wiem, wygrana z stop z czołówki z zespołami. Dużo, dużo było takich momentów w mojej krótkiej karierze, ale co chciałabym osiągnąć, chciałabym zdobyć Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, powalczyć w Lidze Mistrzów, to są takie, takie rzeczy, które na pewno byłyby satysfakcjonujące. A powiedz mi, czy kibice włoscy różnią się bardzo od tych polskich kibiców? Różnią się, tak, różnią się, jest tam, jest inna atmosfera, chociaż no, wiadomo, że polscy kibice są, są wspaniali i zawsze jest, zwłaszcza tutaj na Podkromiu jest, jest fajny doping, mamy nasz klub kibica. Mhm. Inaczej jest trochę we Włoszech, bo tam ludzie jakby traktują dzień meczu jak, jako takie spotkanie towarzyskie i wygląda trochę inaczej, jest zawsze pełna sala i bardzo też fajny klimat. Mhm. Także. No i są bardziej żywiołowi, prawda? Tak, tak mi się wydaje, tak, że tak. Mhm. Okej, okay. Każda z dziewczyn dostaje to pytanie. Wyobrażasz sobie grę bez kibiców? Czy obecność pełnej hali mobilizuje, czy tremuje? Zdecydowanie mobilizuje. Wyobrażam sobie, no bo wyobrazić sobie można, ale, ale bez kibiców to, to nie jest to samo. Zdecydowanie lepiej się gra, jak jest atmosfera, jak jest pełna sala. Dla mnie nie ma porównania i jak sobie pomyślę, że mecze będą w pustych trybunach, to jest takie wrażenie, jakby się robił trening, nie mecz. Więc no, mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego doświadczyć w przyszłym sezonie. Oby tak było. Oby tak było. Najlepsze wspomnienia z dotychczasowej kariery? A siatkarskie? Nie, no myślę, że tak. Myślę, że tak, bo ta kariera twoja to była taka siatkarska, nie? Taka siatkarska. Nie, jest tego naprawdę bardzo dużo. Każdy sezon to są super wspomnienia i no, co roku są inne dziewczyny, co roku są inne interakcje, zwycięstwa i porażki, wszystko naraz, nawet ja bym chciała sobie teraz przypomnieć jakieś takie szczególne, no to jest tego po prostu tyle, że no ciężko. Mhm. Dobra, bo widzę, że tutaj pani kapitan tak stoi i bardzo chciałaby do nas wejść na chwilkę. Zapraszamy, zapraszamy. Dziękuję, jeszcze raz. O Jezus, no to ja bym poprosiła pani Aniu, żeby stała, żeby jej dała. No dziękuję pani Aniu, który zrobiliśmy tą sezonu. Bo uwaga, nasi kibice nie widzą, teraz musicie się troszkę schylić, żeby było nas dobrze widać. Bardzo dziękuję. To było uroczyste wręczenie srebrnego medalu naszej wspaniałej młodej rozgrywającej. Młodej, ale doświadczonej. Strasznie mi się to podoba. Bardzo, tak. Tak, Ancia ma już swój medal na szyi. Właśnie dostaliśmy je w tamtym tygodniu, w czwartek i odebraliśmy je właśnie w biurowcu. Teraz Ancia zawiesiła swój medal. Tak. Wyżej pojawiła się jeszcze moja mama. Dawaj wyżej, dawaj, dawaj. Od razu to zauważyłam. Pani Ewa. Tak. Pozdro od mamy. Trzymam kciuki. Pozdrawiamy panią Ewę. Kolejne pytanie. Jak przebiegała wasza rywalizacja z Natalią Valentin? Z Natalką wspierałyśmy się od samego początku. W ogóle super, super dziewczyna, super osoba też poza boiskiem. Bardzo dobrze mi się z nią pracowało i zawsze się wspierałyśmy i zawsze jakby mobilizowałyśmy siebie i do rywalizacji, i na treningu, i na meczach. Jakby to była bardzo fajna współpraca, bardzo dobrze to wspominam. Mhm. Fajnie, super. Kolejne pytanie. Czy chciałabyś zagrać w kadrze jeszcze? To znaczy, no jestem młoda, ale myślę, że jest dużo młodszych dziewczyn, które w tej kadrze grają. Oj tam. Dobra, Sebastian pyta, cześć Ania, jak wrażenia po sezonie spędzonym w kwadracie w mijającym sezonie? Godziłaś się na to bez problemu, czy miałaś trudne momenty, kiedy chciałaś grać, a jednak pierwszą rozgrywającą była Natalia? Oczywiście, że miałam trudne momenty i nie pogodziłam się, bo jakby to nie jest nic przyjemnego, ale wiadomo, że to nie jest sport indywidualny. Ma na to wpływ wiele czynników, więc co roku może być taka sytuacja i
Oczywiście chciałam grać. Myślę, że nienormalne by było, jakbym nie chciała grać. Mhm. Czyli znam odpowiedź. Czy pogodziłaś, o, kolejne pytanie. Czy pogodziłaś się z rolą rezerwowej? No to bardzo podobne pytanie. Wesołe, dowcipne, co do zabawy, a tak odważne, odważniej, co z rzemiochami, róży dla każdej z pań. Jaki to jest język? Nie rozumiemy pytania, więc lecimy dalej. Którą środkarkę najbardziej podziwiasz i szanujesz? Spotkanej na dotychczasowej ścieżce kariery. Nie widzę tych pytań, jak mi się zamazuje. Nie wiem. No, ciężkie pytanie, nie wiem, podziwiam. Szanuję wiele siatkarek za to, co osiągnęły, za to, jak kariera przebiegała i jak się rozwijały. Także też nie mam jakiejś jednej siatkarki, której mogę powiedzieć, że nie wiem, to jest moja idolka i jest wiele takich dziewczyn, z wieloma grałam też. Mhm. Począwszy od Bielska, gdzie było, nie wiem, wiele doświadczonych zawodniczek, takich jak, nie wiem, jak Dorota Świeniewicz albo Jola Studzienna, więc co roku to były takie osoby na mojej drodze i bardziej mogłam powiedzieć, że to jest wiele dziewczyn, z którymi grałam, bardziej niż te, których nie znam, no bo nie znam ich też osobiście, także było ich wiele. Więc, jak to nasza Jelenka mówi, legendy. Legendy, tak, legendy. Tak jest. Tutaj pojawiło się dużo gratulacji odnośnie chyba wręczonego srebrnego medalu, ale chyba powoli możemy się łączyć z naszym kolejnym gościem. Uwaga, uwaga, jest to siatkarka, tak dla odmiany. Tak. No niestety już była siatkarka, tak zwana lolka z Warszawy. One mi tak powiedziały, więc tak napisałam. Witamy Aleksandrę Sikorską na naszym wspaniałym ekranie. Dzień dobry. Wieczór. Jaki wieczór? No jest jeszcze jasno. W Warszawie jest już ciemno. 12:30. Cześć Aniu, pani cię zobaczy. No. Wzajemnie. No. Nie mogłyśmy się zobaczyć. Tak, nie mogłyśmy się zobaczyć. Ale musimy to wkrótce nadrobić. Tak jest. I nadrobimy. Tylko wraca już z tego Rzeszowa. Lolka z Warszawy, tak. Lolka z Warszawy. Dobre, co? Co do nim artystycznie. Świetne. Sama bym tego nie wymyśliła. Jakie masz piękne włosy. Po treningu babciaty umyłam. Ale powiem ci, że... Powiem ci, że dekolt klasa. Przepraszam. Nie, no dobrze było. Okej, okay, na końcu. Elegancko. To jest tak mały ekran, że ledwo co widzę, wiesz? To może i lepiej, wiesz? Ale ja dzisiaj na tą okazję założyła okulary, bo też nie za bardzo. Bo widzi pytania. Ale już się trochę rozluźniła, bo na początku czułam, że jest zestresowana, także dobra. Ściskałam pięść. Teraz mogę ściskać. Nie zdradzaj moich rzeczy. A czy wygrałyście razem kiedyś? Nie. Nigdy. Nie, grałyśmy przeciwko sobie. Przeciwko sobie, no. No, nie grałyśmy nigdy razem, a szkoda. To już było fajne doświadczenie. To by było fajne. Jakoś rozkłamy, że miałyśmy dobre połączenie na tej linii. Tak? Myślisz? No, myślę, że tak. Myślę, że mogłybyśmy się wydawać. No tak, no Lolka też jest młoda, to... Jesteśmy w tym samym wieku i praktycznie. Tak. Młode, perspektywiczne, tak. Ale do Andzi mi daleko. No, Krzysiu, tak? Tak. Pisze Lola. Lola. Tak. Boazerio się z tobą widzi na Lolku. O, cześć Boazerio. Krystyna Maria też się wita. Krystyna Maria. Też pisze Lola. Krystyna Maria? Witam. Powiedz, jak się masz. Wspaniale. Nigdy lepiej. A o co konkretnie pytasz? Słucham? O co konkretnie pytasz? O swoje samopoczucie. Dziękuję, wspaniale.
na temat, no. Ale mamy tutaj pytanie od Piotra. Czy te połączenie z Olą sugeruje, że Ola miała propozycję gry w Rzeszowie? Nie, nie miałam. Nie miałaś? Nie miałam. Miałam? A miałaś? Nie przypominam sobie. Ale to chyba chodzi o propozycję na przyszły sezon, tak mi się wydaje. Nie, absolutnie. Ja już zawiesiłam buty na kołek, także do żadnego klubu myślę, że już propozycji nie dostanę. A nawet do UKS Esperanto? Aczkolwiek faktycznie tutaj do trzeciej ligi jeszcze były jakieś tam propozycje. Na libero, notabene. Naprawdę? No tak, ale ma takie, że się sprawdziła przecież. Mówię, że masz takie czucie, żebyś się sprawdziła z Agatką razem. Na libero. Agatka miała być wtedy na rozegraniu, także... Ale to pobiegała. Mogłoby być nerwowo, gdybym jej dograła na siatkę. Nie, rozgrywająco sobie bardzo by rozumiała. Lolka, powiedz, czy jak tylko będzie możliwość odwiedzić nas na meczach, bo często się pojawiałaś u nas, więc no może oczywiście. Dlatego... Samo to, że osoba Andzi pozostaje w Rzeszowie, no to motywuje mnie do tego, żeby odwiedzać to miasto, skoro i tak je kocham, tak? Więc na pewno. No, mam bardzo dobre wspomnienia z Rzeszowa, więc na pewno się tam nieraz jeszcze pojawię. No wszystkie drogi prowadzą do Rzeszowa, na to wygląda. Dokładnie. Została tam jeszcze moja siostra, Jelena Blagojewicz. Jest tam jeszcze gdzieś na backstage'u? Nie. Jelena! Cześć, siostro! Siostro! Ja mam w sobie to polskie. Pewnie. Warszawa jest pokazać. Także cieszę się, że te dwie osóbki zostają w Rzeszowie i z pewnością nieraz tam się pojawi. Legendy. Dwie legendy, tak. Dwie legendy. Więc przynajmniej raz w tygodniu w Warszawie będzie się pojawiać. Tak. Ja mój urlop wykorzystuję tylko po to, żeby jechać do Rzeszowa. Zamiast jechać na wakacje, przyjeżdża tutaj. Ale wiesz co? Właśnie jest następne pytanie od Sebastiana. Opowiedz o tych bardzo dobrych wspomnieniach z Rzeszowa. O! Znaczy... Wszystko zaczęło się od tego, że przechodziłam tam rehabilitację kolana. No i dostałam propozycję od mojej przyjacielicy Agaty Sawickiej, że przygarnie mnie pod swój dach. Zgodziłam się, miałam świetną rehabilitację. Niestety no, troszeczkę się nie powiodła moja sytuacja z kolanem, więc powiedzmy, że się wszystko skomplikowało, ale niemniej jednak z Agatą, właśnie z Andzią, z Jelenką, z Helenką Russo, która jeszcze wtedy była, miałyśmy super klimat, super kontakt i ten czas wolny był naprawdę super. Mhm. I teraz mi brakuje na pewno. Nieprawda. To nieprawda. Mówię, że teraz dostała cię tylko babciata. No. Może nie tylko, ale na pewno jest. Trzeba przyznać, że to jest dosyć oryginalny trening, prawda? Ja uważam, że super pomysł Agata zrobiła naprawdę z tą babciatą. Ja jeszcze nie widziałam, ale tak. Ale mamy kolejne pytanie od Łazeri, tak? Tak, tak. Łazeri. Olu, jak ty to robisz, że jesteś tak pozytywna? Jakie masz rady na życie? Jakie mam rady na życie? No, dawaj. Słuchaj, myślę, że najważniejsze jest to, żeby patrzeć w przód, a nie cofać się do tyłu. I to jest najważniejsze, patrząc na obecną sytuację i na to, co też mnie spotkało w życiu. Gdybym się oglądała za siebie, to myślę, że nie byłabym teraz tak szczęśliwą osobą. Taka jest prawda. Tak, no, ale taka jest prawda, że... Lolka... No i nie... Andzia na pewno wie, o czym mówię, także... Olcia, bardzo dziękujemy Ci za to, że znalazłaś chwilę po tym swoim treningu, tak? Dziękuję. Jeszcze nie skończyłaś, na siebie przebrałam. Załóż was. Tak, ja jeszcze mam to, tutaj, tak, wszystko. Dziękujemy Ci serdecznie i co? No pewnie widzimy się na Podpromiu, oby była taka możliwość, żebyś siedziała i uśmiechała się
i dopingowała nasze dziewczyny, jak grają. Do zobaczenia. Fajnie było was zobaczyć teraz i... Trzymaj się. Tak, do później. A. Jeszcze Błazeria pisze, że jesteś wspaniała, to chyba do Olci, no, oczywiście. No. Tak, tak. Dobra. Możemy te pytania u góry troszkę? Halo? Dobra, zaraz zobaczymy pytania, bo troszkę ich się przewinęło. To by było. Czy lubi pani robić sobie zdjęcie z kibicami po meczu? Oczywiście, tak. To jest element swojej pracy, tak? Też, ale to jest coś takiego, że fajnie jest też porozmawiać z ludźmi, którzy przychodzą na mecze, dla których to jest ważne i tak, to jest bardzo miłe. Nawet dzisiaj był jeden kibic, prawda? Wręczyć się... Tak, przyszedł pan wręczyć się szalik i proporczyk, więc jeszcze raz dziękuję, bardzo, bardzo mi było miło. Dobra. Co prawda w Koszalinie u mnie szczypiorniak, lecz zapraszam i zachęcam do środkowego Pomorza. Dziękujemy. Andzia lubi zwiedzać całą Polskę, więc myślę, że kiedyś się tam pojawi. Czy miałaś kiedyś opcję gry w Turcji lub we Włoszech? Miałaś we Włoszech opcję gry? No, z tego co pamiętam, to grałam. To chyba miałaś. Tak, w Turcji też zdarzyło taka propozycja, ale we Włoszech to był jedyny sezon, który zagrałam za granicą. Mhm, okej. Okay. Dobra, kiedy będą ogłoszone transfery zawodnicze, które przyjdą na nowy sezon do Rzeszowa? Myślę, że to będzie ogłoszone sukcesywnie. Bo tak mi się wydaje, tak samo jak teraz, co tydzień jest live. Więc pewnie w najbliższym czasie. To bardziej do ciebie pytanie niż do mnie. Myślę, że od czerwca zaczniemy. Teraz fajnie przedstawić nasze zawodniczki, które zostają, prawda? Tak. Tak jest. Są jeszcze do nabycia maseczki? Ja już nie mam, ale tak chyba tak. Tak, mamy ich jeszcze sporo. No jak? Przecież widziałaś, ile mamy jeszcze. No, ale no, tylko zostałam taką, mogę wkazać. No. A to podobają Ci się? Tak, bardzo mi się podobają. No, są jeszcze, mamy jeszcze trochę maseczek. Będziemy pewnie zamawiać kolejną partię, bo czarne się nam już wyprzedały. Kiedy różowy kolor włosów? Fajnie w nim wyglądasz. Różowy. To znaczy, tak, miał miejsce taki incydent, ponieważ czasami zdarza mi się zmienić kolor włosów. Na razie zostanę przy blondzie, przy moim naturalnym. Zobaczę, jak długo wytrzymam. Ale dziękuję. Jak to będzie dalej? Jak to będzie jakieś zielenie, takie morskie sprawy może. Tak? Nie wiem. Fiolet byłby fajny. Nie wiem, jeszcze dojrzewam. Tak, jeszcze ktoś młoda. Polecam maseczki, mam większe branie w nich niż bez. Wspaniała reklama. No, Seba, powiem ci, szacun. Tylko musisz dodawać zdjęcia, więc tych zdjęć na Insta, to wiesz, myślę, że będzie jeszcze większe branie. Daniel Mazurkiewicz pisz, pozdrawia. Pozdrawiam. Krystian Pieszchała pisze super. Pewnie super, rozumiesz. Czy lubi pani koszulki, te, które ma deweloper w tym sezonie? Bartek pyta. Pewnie chodzi o ten dekolt, tak? Że nie chodzi o słynny dekolt. To znaczy, mógłby być mniejszy, aczkolwiek mniejszy. No widziałaś, jaki Lolka miała dekolt? No tak, no Lolka miała dużo większy dekolt, więc zawsze może być większy. Ale nie musiałam nie robić w kołku. No chyba, że jak ćwiczyła z Agatką. Babciane. No dobrze. Mamy dla was pewną niespodziankę. A mianowicie Andzia ma dla was niespodziankę. Nie my, tylko Andzia. To jest Andzi niespodzianka. Zaprosiła gościa do naszego studia, już nie będziemy się łączyć przez połączenie internetowe. Tylko nasz gość jest tutaj obok, właśnie siedzi za drzwiami i zaraz pewnie się pojawi. I nie jest to Jelena Blagojewicz, uwaga, niespodzianka. Nie jest to prezes,
Nie. To nie prezes. Znakomita siatkarka. Co tu więcej mówić? Każdy ją zna, jest rozpoznawalna, myślę, w każdym mieście, w każdym zakątku Polski i Europy. Ale ty musisz zrobić miejsce pewnie, bo... Oczywiście, ja wyjdę. Nie. To nie tak. Witamy Kasię Skowrońską w naszym studiu. Oczywiście możecie zadawać pytania również dla Kasi. Cześć. Cześć. Poleję ci wody, żeby tak nie było. Potrzebuję się nawadzić. Trzeba, prawda? Drodzy kibice, możecie zadawać pytania. Tak, już ktoś zgadł, że tak, chodzi o Kasię Skowrońską. Jest z nami. Wybaczcie, nie jestem od początku wywiadu, super was widzieć. Kasia Glinka. Przepraszam, ale... To przednie nazwisko. Ja doczytam to pytanie do Państwa. Wybaczcie, nie jestem od początku. Super was widzieć. Pozdrawiam serdecznie. Powiedz, jak tam spędzasz czas w kwarantanny? Może jakieś nowe nawyki wyrobione? To pytanie do Adzi jeszcze, tak. Tak, mam nowe nawyki. Ćwiczę z młodzików. Żeby się trzymać formy. Przemierzam lasy z Belką, z moim pieseczkiem. W zasadzie tak, mam trochę inne rytuały, no bo jakby no nie było innej możliwości, jak się nie można było wychodzić, więc tak, to mniej więcej tak to wygląda. Okej, dobra. Pytanie do Kasia Glinka. Kasia, zagrasz jeszcze? Konrad pyta. Nie. Witaj, Konrad. Nie, ja już nie gram od roku i... jestem w pełni zadowolona na emeryturze sportowej. Mimo, że jesteśmy prawie w tym samym wieku. Tak. Czyli dalej młoda, ale doświadczona. 27. Tak, dokładnie. Czy kontrakt w Rzeszowie już podpisany, Kasia? Nie wiem, ale może po czacie porozmawiamy. Albo wydarzy się to za chwilę na przykład. Tak. No, może tak być. Albo mam nadzieję, że nie zdradziłam jakiejś tutaj niespodzianki. Dlatego mamy tak dużo osób pewnie dzisiaj. Nie dostałam propozycji, więc na razie się nie wychylam, bo tak nie wypada się. Dlatego rzucać się komuś. Tak. Dlatego cię tutaj przywiozłam. A to o to! Ja! No nie. Oj, przepraszam, każdy może się pomylić. Kasia to Kasia. Nie szkodzi, ja to bardzo było śmieszne. Kaśka Debes. Gabi pisze. Jaki jest najfajniejszy duet męsko-imienny w damskiej lidze? Oczywiście Andrzej i Ryszard Gabryniu, Rysiu. Od razu wytłumaczę. Tak, wytłumacz, bo nie wiem, o co chodzi. Tak, zwracamy się do siebie per Ryszard i Andrzej, więc stanowimy ten duet męsko-imienny. Dobra. Kasia, kolejne pytanie. Co z twoją karierą? Zagrasz w Rzeszowie? To już... Słuchajcie, ja nie gram już od roku. Powtarzam, bo może niektórzy nie śledzili, bo ja wiem, że grałam przez ostatnie lata. Nie grałam w reprezentacji i grałam zawsze gdzieś za granicą, ale ja od roku już jestem na sportowej emeryturze. Zasłużona. Zagram już więcej. Przykro. Niestety. Nie da się namówić. No chyba, że ta propozycja padnie zaraz, więc kto wie. Tak. W końcu po to Andzia. Tak, szybko i szlopana. Zaczynała jakoś środkowo. Tak, zaczynała jakoś środkowo. A ja wtedy pamiętam, że wycierłam parkiet. Przepraszam, bo może nie wszyscy słyszeli. Andzia wycierała parkiet w Bielsku. Tak, kiedyś tak rozmawiałyśmy. Tak. A grałyście kiedyś razem w jednej drużynie? Nie. Nie, ale pamiętam takie mecze właśnie w BKS-ie, gdzie jeszcze był na przykład do wygrania Maluch, albo pamiętasz to, albo taki Fiat Cinquecento gdzieś tam stał na sali i ja właśnie siedziałam wtedy z tym motem, tak, i patrzyłam i zastanawiałam, nie, to jest ta środkowa, jakoś tak skacze wysoko, jakieś takie no, analizowanie. Wtedy pamiętam jeszcze Riabko grało, w ogóle to było tak. A wiesz co, ja pamiętam, jak też podawam piłki. Nie zmiatałam parkietu, tylko podawałam w miejscu
I ty grałaś wtedy w Pile, w Majtkach niebieskich grałaś, pamiętam. Ja też niestety to pamiętam. To były ciężkie czasy. Nafta gaz piła w tym wypadku, tak, się tak nazywa, tak, prawda? Tak, tak. I na Majtkach miało się napisane nafta gaz piła. Tak. No i też Kalisz grał w czerwonych z żółtymi koszulkami. Tak. No. Tak, 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 tak. No. Dobrze, że te czasy poszły. Tak, było to trochę niekomfortowe. No, tutaj to z tym dekoltem, wiesz, jak jest tak dekolta, żeby dekolt i majtki. Wyobraźcie sobie w tych majteczkach, jak tak trzeba się przetukać. Tak, tak, tak. I posiniaczone całe. No. I boki powijane, nie? Pozdrawiane skóra. Tak jest. Fajne, śmiejące dziewczyny. Pozdrawiam z okolic Dębice. Pozdrawiamy. Agata Sawicka pisze ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tomasz pyta, Kasiu, co sprowadza cię do Rzeszowa? Nudzę się na tym koronawirusie w Warszawie. Z Anią mieszkamy dosyć blisko siebie, więc przyjechałam na wycieczkę, pomóc jej posprzątać mieszkanie przez sezonie. Okej, czyli trening zrobiony dzisiaj. Tak, czyli dzisiaj Monika, odpuszczasz Monikę. Nie, nie, tak. Z Moniką okay. Rozmawiałam 3 dni, więc dopiero tak. Dobra, musi się przeprosić. Dzień dobry pani Kasiu. Kasiu, wpadniesz na grilla? Ktoś pyta. Patryk pyta, Patryk Brzostek. Myślałam, że Gabrysia. No Gabrysia, tak, Gabrysia wpadnie. Dobra. Panno Aniu, jak to jest z tym ulubionym przysmakiem podkarpackim? Dominiś Nowosiadło. Pan Dominiś. Dzień dobry, misiu. Z ulubionym przysmakiem podkarpackim. Ja nie wiem, o co ci chodzi. Musisz sprecyzować to pytanie. Nie będę tutaj ryzykować i odpowiadać. Ale jest fajne pytanie. Kasia, kiedy zobaczymy twoje prace graficzne? O. Powiem szczerze, że nie czuję się gotowa, żeby się tym dzielić póki co. Ale? Naprawdę. Nie, może kiedyś, w przyszłości. Nie wiem. Nie. Boję się komukolwiek pokazywać, bo to takie jest moje prywatne, więc się raczej staram nie dzielić. Jeszcze może. Jeszcze, może okay, kiedyś, w przyszłości. Okej. Okay. No, czyli czekamy. Czekamy, co się wydarzy. Kasiu, jak się mieszka z powrotem w Polsce? No w obecnych czasach jest trochę trudno, ale chyba niezależnie od tego, gdzie bym nie mieszkała, byłoby tak samo, więc staram się nie narzekać i mam nadzieję, że bardzo szybko wrócimy do normalnego życia. Mieszka mi się tu dobrze, to jest sama moja rodzina, wszyscy moi znajomi, przyjaciele, byleby było cieplej. Czekam na lato. No tak, to zdecydowanie. Artur pyta. Jak tam spędzasz czas na emeryturze? Co porabiasz? Czy grasz rekreacyjnie w siatkę? Może jakieś rady dla przyszłych sportowych emerytek? W jaki sposób się do niej przygotować? Artur to jest nasz trener mentalny. Okay. Cześć Artur. Cześć Kasia. Ja nic nie robię tak naprawdę, nie ruszam się, nie trenuję, na razie odpoczywam, mój organizm po prostu sam o to prosi, więc słucham go uważnie. Jak się przygotować do emerytury? Myślę, że to chodzi o to, żeby każdy poczuł sam, kiedy jest ten dobry moment, trzeba umyć siebie, słuchać swojego ciała, ja generalnie... Posłuchałaś? Posłuchałam siebie, poszłam na kompromis z sercem i z głową i jestem szczęśliwa i chyba jeżeli znamy siebie dobrze, to każdy, niezależnie od tego, czy to będzie sport profesjonalny, czy nie, to będzie czuł, że pora na zmiany. Najważniejsze być szczęśliwym. Ciężko jest też skończyć po takim nowym sezonie. Tak. Tak. Ciężko było sobie odciąć ten prąd, ale nie żałuję, jestem zadowolona, spełniona. No i po kontuzji, prawda? Też, też ogromna satysfakcja, że człowiek nie kończy, pamiętając tego, że ostatni swój mecz, na ostatnim swoim spotkaniu wylądował gdzieś pod siatką, ktoś go zniósł i tak się skończyła, nie wiem, moja długa kariera. Więc mam dużo satysfakcji, jestem spełniona, szczęśliwa. Mogę odwiedzać koleżanki w Rzeszowie. To właśnie to. Pomóc sprzątać. Tak, to był wspaniała pomoc. Dobra, lecimy dalej z pytaniami. Kasia, w którym kraju podczas kariery masz najlepsze wspomnienia i dlaczego? W każdym kraju
stworzyłam sobie strefę komfortu i poznałam wielu ludzi, którzy do dziś pozostają mi bliscy. Chyba najdłużej siedziałam we Włoszech i tam ten kraj, język, kultura, kuchnia jest mi najbliższa, ale najbliżej mi, może dlatego, że to było niespełna rok temu, jest wciąż Brazylia, która jest pełna bardzo pozytywnych ludzi. Tam miałam cudowne 2 sezony po ciężkiej kontuzji, tam zakończyłam środkówkę i tam zostawiłam mnóstwo świetnych ludzi, których uwielbiam i na pewno będę chciała tam pracować, więc chyba Włochy i Brazylia, aczkolwiek nie chcę dyskryminować żadnego kraju, w którym byłam, bo byłoby to nieładne z mojej strony, ale Włochy i Brazylia. No i w Brazylii jest bardzo ciepło, prawda? To tak. Też. To ma swoje plusy i minusy, ale zdecydowanie więcej plusów. Okej. Okay. Dobra, pytanie do Ani. Na jakich pozycjach grałaś w swojej karierze? Na początku byłam środkową. Tak. Wczesne Bielsko, czy wojenne. Po tym mopie, tak? Po tym mopie zostałam środkową, tak. Grałam, ale do momentu, jak przyszli trenerzy leszczyńscy i przed jednym meczem powiedzieli, że ja idę na rozegranie, a moja koleżanka Iwona Waligura, która była rozgrywającą, pójdzie nawet nie na środek, tylko na przyjęcie, więc zmienił nas przed całym meczem i od tego meczu tak sobie zostało, ale miałam epizod na środku, ale to jeszcze był system, gdzie chodziło się w kółko. Chyba i każdy mógł się rozgrywać. Jak na błędzie. Jak na błędzie. Więc tak było. Dobra, kolejne pytanie. Bartek pisze, co powie pani Kasia o tym, kto będzie mistrzem w kolejnym sezonie w polskiej lidze? Chuck Norris. Tak. No w sumie mogę się przyznać, bo nie śledziłam za dużo ostatnio ligi polskiej. Proszę. Nie miałam czasu. No, tak się nie śledziłam. Może tak, następnym razem jak się spotkamy na jakimś czacie, to prześledzę wszystkie transfery. Kto będzie mistrzem? Najlepszy, a kto się może najlepszy? Tak jest. To liga rozstrzygnie wszystko. To pokażę. Dobra, lecimy dalej. Wchodzę przypadkiem i widzę, do kiedy to najlepsze siatkarskie nielegalne zgromadzenie będzie w Rzeszowie. Nie wiem, o co chodzi. No, w sensie, że spotkaliśmy się nielegalnie, bo jest więcej niż 2 osoby w sali. Chyba o to chodzi. Ale my w biurze mamy tutaj płyn do dezynfekcji. I dlatego tak wygląda, że siedzimy obok siebie. Tak. Naprawdę to jest złudzenie optyczne. No, tak, dokładnie. A to o to chodziło. Myślałam, że coś może... Robimy nielegalnie! Myślałam, że z alkoholem związanego, coś w tym stylu. Witaj Kasiu, czy półfinały Mistrzostw Europy 2003, Mistrzostw Europy 2005 to dla Ciebie najbardziej emocjonujące mecze i czy odczuwasz niedosyt choćby z finałach z Hal? Hal 2008 i Anka 2012. Więc w ten sposób te obydwa Mistrzostwa Europy to były jak gdyby początek mojej bardzo ciekawej kariery. Bardzo dobrze to wspominam, aczkolwiek to było 15, no już sporo lat temu i moja kariera się rozwijała się po tych właśnie mistrzostwach bardzo dynamicznie i mam naprawdę tak wiele meczów w swojej karierze, które wspominam, może wyniki nie były wyższe rangą, ale mecze były, no zapadły mi w pamięć dużo bardziej, bo każdy sportowiec pamięta te wielkie zwycięstwa, ale też bolesne porażki. Dlatego o tych porażkach, nawiązując do Halle, tak, nie tylko Halle, ale generalnie wszystkie porażki ja bardzo ciężko przechodziłam i musiałam dużo czasu poświęcić, żeby się zregenerować mentalnie po nich, ale uważam, że zwycięstwa nakręcają, pozwalają być po prostu super pozytywnym i mieć mnóstwo entuzjazmu, aczkolwiek to jednak porażki uczą. I ja z każdej starałam się wyciągnąć jak najwięcej, więc nie wiem, czy odpowiedziałam dobrze na to pytanie, ale tak. Bardzo. Zasłucham się. Tak. Paula, następny live koniecznie rano, bo od Was biją tak wielkie pokłady pozytywnej energii za każdym razem, że wydajność w pracy by podskoczyła do poziomu astrono.
Puść sobie to jutro rano. Tak, to dobre, na posłuchaczkę. To są pytania, które to właśnie. Pani Kasiu, czy je pani kebaby? Ale tylko bez mięsa. Czasami się zdarza, wiecie, bo no, jestem też tylko zwykłym człowiekiem, więc jak czasami zjem sobie dobry kebab. A Andrzej cię może zabrać, bo Rzeszów słynie z kebabów. Idziemy na kolację? Tak? Nie widziałam. Ja też nie. Tak, podam wam, nie ma problemu. Zdaje się, tak, ja lubię jeść, lubię bardzo wszechstronną kuchnię i kebab też czasami się zdarza. Grałam w Turcji przez rok i też, no, dobrze wspominam. To zaraz zobaczymy, jak są kebaby. Cześć artystko. Kasiu, kiedy jakaś wystawa? Błazeria pisze. Błazeria, musimy się spotkać. Przyjedź do Warszawy, wiesz? Wtedy ci powiem. Przyjedź. Zapraszam. Adres ci myślę później. Kasia, studia na ASP w tym roku? Nie wiem, zobaczymy. Ja na razie przez tego koronawirusa to się pogubiłam. Które pytanie teraz? Kasiu, pamiętam cię z początku kariery. Byłaś w krótkich, rudych włosach. Jak dla mnie super hot. Jest szansa na powrót do tego stylu? Hot, było hot. Było hot. Rozumiem, że teraz nie jest hot. Nie wiem, no ale... Nie, ja myślę, że jest. Co? Teraz jest hot. Teraz jest hot. Dobra. Ale był taki moment, że przez tą fryzurę nawet się pytali u fryzjera, czy mogę się ściąć na kartę. O! Boże. Nie, nie, co? Nie wiem, może kiedyś jak coś. Kobieta zmienną jest, nigdy nie wiadomo, co jej przyjdzie do głowy, więc nie wiem, kto wie. Kiedyś, kto wie. Kasiu, będziesz pojawiać się na meczach Tauron Ligi? No. No. No, myślę, że tak. No. Myślę, że jak już, jak już odwiedziła swoje życie teraz odrobinkę, to będzie mi łatwiej jeździć na mecze siatkówki. No na pewno zacznę, niebawem za nią bardzo tęsknić, więc może na trybunie gdzieś sobie będę kiedyś kibicować. Zwłaszcza, że już sobie posprzątałaś w moim mieszkaniu. Tak, już wysprzątana, a nie o mieszkaniu, mogę mnie gościć. Myślę, że... Ale przepraszam, bo Jelena ma jakieś pytanie i śmiało, śmiało Jelenka. Ja mówię, że biła na meczu pan sezonu, jak wydała się UKS. Tak, bo tak właśnie a potem no, mogę powiedzieć, co biła. No, mówisz, co, to ja nie chcę się chwalić, że tak spadłam ze schodów. Po meczu? Tak. Nie wiem, jak to się stało, ale na tej sali ktoś położył po prostu zwinięty Teraflex i ja teraz bardzo chciałam szybko zejść na dół, żeby się przywitać z koleżankami, że po prostu schodząc nastąpiłam na ten Teraflex, no i skręciłam sobie kosmos. A ja leciałam do fizjoterapeuty z UKS-u po lód. To był jedyny mecz w tym sezonie, który zakończył się słabo dla mnie, kontuzją. Czyli Jelena też to widziała. I nie pomogła. Tylko się śmiała. Nie tęsknisz za siatkówką? Ani. To tak. Jelena! Właśnie nie wiadomo do końca pytania. Tęsknię, słuchajcie, ale no, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. No ja ze swojej zeszłam, tęsknię, będę zawsze tęsknić, to był ogromny kawał mojego życia i zawsze będę za nią tęsknić, ale no czas na coś nowego. Tak jest. Myśleliście jako klub o szkółce siatkarskiej dla dziewczynek? Współpracujemy z piątym LO, w którym trenują młode siatkarki jako deweloper z piąte LO Rzeszów, więc na tym etapie jesteśmy teraz. Będziemy powoli kończyć, bo widzę, że już trochę czas niestety nam ucieka bardzo szybko. Ale jeszcze jedno pytanie. Kasia, czy jest szansa na jakąś książkę? Tutaj dużo ludzi widzę pyta, a tak pokrótce jedno pytanie. Chodzi o biografię twoją.
Dostałam wiele takich pytań, jak zakończyłam karierę. Ja myślę, że muszę dobrze to przemyśleć. Teraz jest taki boom na wydawanie książek. Jest tyle ciekawych biografii, że moja to by chyba leżała gdzieś z boku, więc... Przyjdziesz tutaj na kolejnego live'a i po prostu ją wtedy zaprezentujemy. Wiesz, no, przyjadę do ciebie i będę pisać jakieś fragmenty. A ja ci będę podpowiadać. Nie, nie wiem. Powiem szczerze, że mam jeszcze dużo czasu. Książkę można zawsze napisać. Ja mam tyle wspomnień w swojej głowie, że może kiedyś w jakiejś żartobliwej formie, kto wie. A zapisujesz niektóre śmieszne rzeczy swojej kariery? Tak, najczęściej przejęzyczenia, żeby nie powielać, bo są śmieszne. Okej, jeszcze kilka pytań. Można przyjść po maseczki, które zamówiłam? Tak, zapraszamy oczywiście, można przyjść. Kasiu, nie kusi cię trenerka? Nie chciałabyś trenować młodych siatkarzy, siatkarek? Znaczy, ja bardzo lubię dzieci, ale póki co nie chcę mieć kontaktu z siatkówką bezpośrednio, ani trenować ani zespołów, ani dzieci. Tak w sensie na etacie, jako trener, jako osoba, na przykład tak jak Agatka Sawicka, gdzie ona się czuje w tym dobrze spełniona i chce się pod tym względem rozwijać. Ja po prostu powiem tak, ja potrzebuję jeszcze minimum rok, żeby znać na siebie dobry sposób, wymyślić coś, co tak naprawdę chcę w życiu robić. Kto wie, może będę kiedyś chciała zmienić coś w swoim życiu i zacząć wrócić do siatkówki. Póki co chcę mieć święty spokój. Tak jest. Trzeba odpoczywać czasami od obowiązków. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za wszystkie pytania, które dzisiaj się pojawiły. Dziękujemy naszym gościom, Kasi, Oli oraz Agatce, które dzisiaj gościły na naszym live'ie. Bardzo cieszymy się oczywiście z tego, że Andzia z nami zostaje na przyszły sezon. Jak to mówią dwa razy z tej samej rzeki, się nie wchodzi, a ty weszłaś. Tak. Z czego my się bardzo cieszymy, oczywiście. Cóż, dziękujemy. Za tydzień spotkamy się z wiceprezesem Markiem Pieniążkiem, który troszkę opowie o transferach w nadchodzącym sezonie. I co, bardzo dziękujemy za to, że byliście tak licznie dzisiaj z nami. Trzymajcie się. Co, do zobaczenia wszystkim kibicom.